Pora na serię w smutku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tłumaczeniu się. I temat przyszedł mi do głowy po zajęciach, po prowadzonych niedawno przeze mnie zajęciach z języka polskiego dla obcokrajowców. I mianowicie temat dotyczył poprawnego formatu i wiadomości na e-mailu, gdzie musimy przeprosić za niestosowne potraktowanie adresata, nieumyślne zignorowanie czegoś, za jakiś błąd w nazwie, w nazwisku osoby, do której pisaliśmy. Powiem tak. Po pierwsze, ważne jest, żeby przeprosić. To jest oczywista rzecz. Po drugie, i to nie dotyczy e-maili, to dotyczy tłumaczenia się w ogóle w życiu. Zachęcam moich uczniów, którzy piszą tego, muszą napisać tego typu e-maile, i chciałbym też zachęcić moich widzów do tego, żeby przesadnie się nie tłumaczyli. Już powiem dlaczego. Po pierwsze, to, że popełniliście jakiś błąd, na pewno ma swój powód, ma jakąś konkretną przyczynę, tak? Nic się nie dzieje bez powodu. Więc trochę to nie ma sensu, a poza tym tak naprawdę opowiadanie o tym, skąd się wzięła nasza wpadka, bardzo pokazuje naszą słabość i pokazuje nas jako osoby niegodne zaufania. To jest jedna sprawa. Natomiast to, co wzbudza zaufanie drugiej strony, to jest umiejętność przeproszenia i obietnica, że więcej się nie popełni jakiegoś zaniedbania. Druga sprawa. Tłumacząc się, i to powiedziałem na zajęciach, otwieracie się za bardzo przed drugim człowiekiem. Słuchajcie, choćbyście całym sercem wierzyli swojemu szefowi, przyjacielowi, koledze, koleżance z pracy, klientowi, zleceniobiorcy, zleceniodawcy. Pamiętajcie o tym, że drugi człowiek jest tylko człowiekiem i jest w nim jakiś taki element albo psui, z przeproszeniem, ale też taka naturalna chęć kontrolowania rzeczywistości. Jeżeli za bardzo otwieracie się przed drugą osobą, to dajecie tej osobie prawo do swojego życia, do interweniowania w wasz plan dnia, w wasze zachowania. I to już jest niepoważne, to jest po pierwsze. A po drugie, czynicie się mimowolnie własnością drugiej osoby. Jako członek Kościoła Jezusa Chrystusa, Świętych Dni Ostatnich, chciałbym tutaj zacytować Księgę Mormona i natychmiast to zrobię. Przeklęty, kto położył swoją ufność w człowieku i w ramionach cielesnych drugiego człowieka położył swoje zaufanie. Moja ulubiona metafora, którą tutaj lubię przytaczać. Jeżeli się wesprzecie na drugim człowieku, jak na takim solidnym stelażu, tak, coś się takiego stanie, że on runie to wyrazem z nim. Tak? Umiejętność poprawienia swojego sposobu życia i funkcjonowania to jest wasz obowiązek. I nie wynika to z przekonań religijnych. To wynika z tego, że żyjemy w społeczeństwie. Natomiast ograniczajcie swoje zaufanie do drugiego człowieka dla własnego dobra i dla dobra tych, dla których działacie. Tak? No, znane są historie o ludziach, którzy za bardzo swoje życie położyli w rękach szefów albo zleceniodawców, tak? I przez to musieli zaniedbać relacje z przyjaciółmi i rodziną. Jeżeli nie ze względu na siebie, to ze względu na innych. Dbajcie o zdrowe granice. Cześć, na razie, trzymajcie się.